Złota goli. Nie będą to robić. Wszyscy? Zrobię. Siedzę razem jako drużyna. Pomagaj się cały czas. Bogiem po zwycięstwo. Kto wygramy? Legia! Wszak dośrodkowanie, Kozlauskas, dobra sytuacja. I ale to bramkarz, nieporozumienie bramkarza. To są obrońcą i Kevin Fischer, bo nie strzela pierwszego. Dośrodkowanie, jedenastki i dziewiątka strzela bramkę przy biernej postawie naszych obrońców.
Bardzo szybko objęliśmy prowadzenie 1-0. A w sensie mieliśmy jeszcze 2-3 bardzo dobre sytuacje, gdzie powinniśmy ten wynik podwyższyć. Czego nie zrobiliśmy, jak często w piłce bywa, takie sytuacje się mszczą. W pierwszej połowie, w szczególności przeciwnik wykorzystywał sytuację silnego wiatru, grał bardzo często długimi podaniami, to stwarzało dosyć dużo zagrożenia. Poza tym bardzo dobre również stałe fragmenty gry, które były bardzo dobrze bite w kierunku bramki i z tym mieliśmy dosyć duże problemy. Jeżeli chodzi o drugą połówkę, to praktycznie można powiedzieć, że przeciwnik nie stworzył żadnej sytuacji. My mieliśmy taką optyczną przewagę, często dobrze tą piłkę rozgrywaliśmy, ale zabrakło tego ostatniego podania i stworzenia sytuacji, która zakończyłaby się zdobyciem bramki. To wydaje mi się, że również przeciwnik pokazał wielokrotnie jaką dosyć agresywną, ostrą grę. Do takiej gry się musimy przyzwyczaić i z drugiej strony również przeciwstawialiśmy też dosyć dużą agresję, ale na pewno w szczególności w pierwszej połówce te sytuacje, które mieliśmy, powinny zakończyć się zdobyciem co najmniej jednej bramki, dającej nam prawdopodobnie zwycięstwo, ale znowuż kolejny materiał do przeanalizowania na tym obozie w Hiszpanii. Myślę, że dwie jedenastki podołały dzisiaj. Szkoda, że nie udało nam się wygrać w regulaminowym czasie gry, ale w rzutach karnych wygraliśmy. Uważam, że na tym obozie zrobiliśmy bardzo dobrą robotę i widać też ducha drużyny, nawet po jednej sytuacji, gdzie po jakimś tam faulu i doskoczeniu zawodnika rywali do Piotrka Wiśniewskiego. Tutaj cała drużyna też ruszyła w obronie Piotrka i na pewno to jest pozytywna reakcja. Widać, że ta drużyna się dociera i czekamy na pewno na pierwsze spotkanie ligowe, ale jeszcze kilka dni obozu.